Witajcie moi drodzy, przychodzę dzisiaj do Was z kolejnym nagraniem, do którego bodźcem był jeden z komentarzy pod moim wideo, który też przypomniał mi pewne kwestie. Tutaj mi akurat pokazał bardzo, że tak powiem, powszechną manipulację, której używają osoby narcystyczne, socjopatyczne, psychopatyczne, generalnie toksyczne, bo tak jak wiemy, narcyst to jest spektrum, więc w zależności od tego, z jakim typem mamy do czynienia, ta manipulacja może troszeczkę wtedy wyglądać inaczej, ale generalnie jest to pewien wzór, schemat, to tak jakby właśnie narcyzi skończyli tę samą szkołę, w której byli szkoleni dokładnie z tych samych technik manipulacyjnych. O co chodzi i co było takiego w tym komentarzu, że rzeczywiście ja chciałam zwrócić na to uwagę, bo tak jak już wiele razy Wam też mówiłam, ja często nagrywam filmiki, to co też pokazuje mi moje życie, co się pojawia w moim życiu, co mi przypomina o pewnych rzeczach i wtedy jestem z tym na bieżąco i mogę się z Wami też tym dzielić. Dlatego dzisiaj będę mówić właśnie o uwielbieniu, o tym, kiedy dana osoba siebie idealizuje, a potem dewaluuje. I jaki to ma cel, czemu to służy. I oczywiście możecie widzieć na przykład, tak, jeżeli to jest czy partner, czy osoba bliska z Waszej rodziny, że ta osoba na przykład raz jest właśnie bardzo dobra, a raz jest po prostu nie do poznania. Jest okropna, chamska, arogancka, ubliża Wam, chce Was celowo poniżyć, bo te osoby, tu zaznaczę, one dokładnie wiedzą, co robią. Że jak zrobią właśnie A, co już kiedyś też powtarzałam w swoim wideo, to efektem będzie B. To jest bardzo świadome działanie w ich przypadku i w tym kole jest bardzo niebezpieczna ta pierwsza właśnie część, ta część, kiedy my jesteśmy właśnie idealizowani. Bo ona powoduje, że tracimy trochę taką czujność, nie widzimy nawet czerwonych flag, jeżeli na przykład to jest nowa znajomość, ale w starych znajomościach również stąd mamy też syndrom sztokholmski, o którym ja już nagrałam wideo i do którego odsyłam Ciebie i bardzo Ci je serdecznie polecam. Dlaczego tkwimy na przykład latami w toksycznych relacjach, związkach? Właśnie dlatego, właśnie poprzez te momenty dobroci, bo też pamiętajcie, że tak jak już powiedziałam, to idealizowanie i dewaluacja mogą się troszeczkę różnić w zależności od tego, z jakim typem osobowości mamy i co ta osoba wyciągnie w danej chwili z kapelusza, ale chce uzyskać to samo. I dlaczego właśnie, i też trudno jest to zauważyć, jeżeli mamy do czynienia z narcyzem ukrytym. To zajmuje troszeczkę więcej czasu. Te osoby, no, kryją się właśnie z tą swoją prawdziwą twarzą i tutaj zajmie trochę więcej czasu, żeby zobaczyć ten wzór, jeżeli oczywiście on jest. I dlaczego ta idealizacja jest tak niebezpieczna? Bo moim zdaniem właśnie jest. Ja będąc w toksycznym związku tyle lat, nie widziałam tego wzorca, tego dużego obrazka, który teraz jest dla mnie od razu widoczny właśnie w choćby w jednym zdaniu, w jednym komentarzu. I teraz, i też Wam powiem, dlaczego tak teraz jest. I ten schemat właśnie polega na tym, no bo jeżeli ktoś dla Ciebie byłby jedynie chamski, wredny, no to my nie chcemy być w takich, z reguły nie chcemy być w takich relacjach, bardzo szybko je kończymy i po prostu idziemy w swoje strony. Ale jeżeli masz do czynienia właśnie z takimi momentami, kiedy ta osoba jest dobra, wydawałoby się, że otrzymujesz od niej czy komplementy, czy po prostu dogadujecie się, jest dla Ciebie życzliwa, jesteście dla siebie życzliwi, troskliwi. I potem następuje właśnie, no to jest przyjemne, to umówmy się, że dla każdego człowieka jest to przyjemne. I wtedy następuje właśnie dewaluacja, czyli po prostu ta druga strona tego schematu, tego wzoru manipulacji
moim zdaniem jednego z najbardziej niebezpiecznych. I co taka osoba, no umówmy się, narcystyczna, może właśnie robić? No na przykład obrażają cię, żeby za chwilkę powiedzieć tobie coś miłego, żeby właśnie zatrzeć, zminimalizować to, co przed chwilą zrobili. Albo jeszcze lepiej, chcą cię później wyrobić w poczucie winy i żeby wyszło jeszcze tak, że ty przeprosisz za tę sytuację, że będziesz się zastanawiać, kurczę, może rzeczywiście to moja wina, może to ja powinnam przeprosić. I to się często dzieje, moi drodzy. Wtedy tu już właśnie nie chodzi tak naprawdę o co nawet była sprzeczka, o co poszło, tylko już będzie rzeczywiście chodziło o złagodzenie tej sytuacji i często przeprosicie, mimo że to nie była wasza wina. I co miało też miejsce właśnie w tym komentarzu, który ja przeczytałam i po prostu od razu zapaliła mi się moja lampka, która informuje mnie o czerwonych flagach, o tym, z kim mam do czynienia, kiedy z kimś właśnie przebywam. Od razu jestem w stanie tak naprawdę zobaczyć, co to mi robi, co ja czuję w kontakcie z tą osobą. I ten komentarz był bardzo typowy, bardzo schematyczny. Dlatego on rzeczywiście rzucił mi się od razu w oczy. Tym bardziej ja, kochani, czytam wszystkie komentarze, ale nie zawsze mam też czas na nie odpowiadać, a czasami celowo na nie nie odpowiadam. Z różnych powodów. Jeżeli właśnie chodzi o te toksyczne komentarze, oczywiście. Na początku ten komentarz zawierał niby komplement. Niby tam było coś miłego. Ale dlaczego ja używam słowa niby? Bo na początku było tylko i wyłącznie coś miłego, żeby za chwilkę dać taką małą szpilę dotyczącą mojej osoby. To rzeczywiście temu służyło i koniec komentarza kończył się również bardzo pustą frazą, bardzo sztuczną, która po prostu no, od razu rzeczywiście rzuca się nieszczerość tej wypowiedzi. I to jest bardzo klasyczne, jeżeli chodzi właśnie o tę manipulację. Najpierw osoba toksyczna mówi, jak jesteś wspaniały, czy obojętne i obojętnie, co będzie na początku zdania nawet, tak? Będzie, o, bo jesteś taki, trzy kropki, ale wiesz, mógłbyś, mogłabyś i na przykład, i tutaj już właśnie jest ta dewaluacja w jednym zdaniu. Jedna strona monety. I to było właśnie również w tym komentarzu. Chodzi o obrażenie ciebie, o urażenie, a finalnie chodzi o twoją reakcję, która jest paliwem dla osoby narcystycznej. I to ma też pokazać oczywiście, bo ta osoba, jej wartość siebie urośnie, wasza oczywiście obniży się i to ma za zadanie właśnie zrobić tego typu manipulacja. Ma pokazać tobie, jak niewystarczająco dobry, dobra jesteś. To ma właśnie zrobić to za zadanie. Stąd tkwimy w związkach na przykład bardzo długo albo nie wyprowadzamy się z domu rodzinnego, w którym jest przemoc fizyczna, psychiczna. Przez te właśnie przejawy takiej dobroci, bo naprawdę wydaje się, że to no wygląda jak komplement, no może wygląda jak coś miłego, żeby potem właśnie poniżyć nas, obrazić, pokazać według tych osób, gdzie jest nasze miejsce i gdzie mamy się ustawić w ich mniemaniu. Co jeszcze mogą takie osoby robić podobnego, jeżeli właśnie chodzi o idealizowanie i dewaluowanie? Na przykład dać ci jakiś prezent, podarunek, cokolwiek, a następnie wbić ci poczucie winy, powiedzieć, że jesteś materialistą, obrzydzić ci to do granic możliwości, że ta rzecz, ten czyn nie sprawia ci już w ogóle żadnej przyjemności, bo to miało właśnie
za zadanie, ten schemat, to kółko. Wbić po prostu Ciebie w poczucie winy. Co jeszcze? No, tak jak mówię, bądźcie uważni na te idealizacje, zwłaszcza jeżeli poznajecie kogoś nowego, gdzie na początku może występować właśnie takie też bombardowanie, jeżeli to jest relacja partnerska, takimi rzeczami. Ta idealizacja wygląda jak komplement, jak troska, życzliwość. Nigdy nią nie jest. W przypadku tych osób, w przypadku tej manipulacji. Bo zaraz mam iść za tym dewaluacja. Kiedy te osoby na przykład zobaczą, że wy na przykład się oddalacie, nabieracie dystansu, jesteście skołowani, nie wiecie, co się dzieje, wtedy też pojawi się od razu idealizacja po tej dewaluacji, bo oni będą na przykład chcieli was wciągnąć do związku, to też się pojawi idealizacja, nie będzie wtedy obrażania was, tylko właśnie będzie próba wciągnięcia tymi dobrymi rzeczami. Stąd my doświadczamy dysonansu poznawczego, kochani. I stwierdzamy, no nie jest z tą osobą tak, że no chyba jest dobra. Bądźcie na to bardzo uważni, bo to właśnie ta manipulacja, której ja na przykład nie widziałam i która widzę u wielu osób też jest po prostu niedostrzegana, nie widzimy często tego dużego obrazka. A to jest bardzo ważne. I my wtedy łatwo wybaczamy. Kiedy po dewaluacji pokazuje się idealizacja, no to wierzymy, że może ta osoba się zmieni, a może właśnie zostanie już na tym etapie bycia dobrym. Nic takiego się nie wydarzy, jeżeli mamy do czynienia z tak toksyczną osobą, czy tak narcystyczną, socjopatyczną. Nic takiego się nie wydarzy. I dlaczego też ja teraz od razu wyłapuję tak bardzo te wszystkie sygnały? Otóż kiedy nie byłam skierowana do wewnątrz, byłam jak taka rękawiczka wywinięta, skierowana właśnie na zewnątrz, nie byłam w łączności ze sobą, nie miałam wartości siebie, ale takiego poczucia wartości wewnętrznej. Ja szukałam potwierdzenia swojej wartości na zewnątrz, bez względu na to, czy jak dostałam komplement, to miałam, dajmy na to, dobry nastrój, ale jak dostałam, jeżeli ktoś mnie obraził, był dla mnie niemiły, no to też to brałam, też dostawałam i też psuł się na przykład mój nastrój, czy po prostu miało to na mnie zawsze bardzo duży wpływ. W momencie, kiedy ja wróciłam do siebie i wracam, odbudowuję siebie od wewnątrz, to kochani, wydarzyło się i wydarza się coś tak niesamowitego, że bez względu na to, jeżeli ja coś dostanę, dajmy na to właśnie komplement, to będzie zero, nie będzie tam manipulacji, będzie to po prostu komplement. Okej, ja go przyjmę, ale to nic nie zmienia, jeżeli chodzi o moją postawę, osobę, ponieważ ja wróciłam do swoich wartości, wróciłam do swojego wewnętrznego dziecka, kieruję się wartościami, takimi, które uznaję oczywiście w swoim życiu za słuszne i kształtuję ten swój rdzeń od wewnątrz, więc wiem, kim jestem, więc ani komplement już teraz nie zmieni tego. Jeżeli dostanę oczywiście, super, dziękuję, ale jeżeli ktoś mnie obrazi, będę, wręcz właśnie to się niesamowicie zmieniło. Ja z reguły reaguję takim zdziwieniem, jestem bardzo zaskoczona, ale to właśnie to mnie zdziwiło w całym w ogóle procesie. Byłam zaskoczona, że spotyka mnie na przykład, dajmy na to, sytuacja, w której jestem obrażona. To akurat ma w tym przypadku bardzo rzadko miejsce, ale jeżeli ma, czy na przykład właśnie dostaję taki komentarz, jestem w szoku. Kiedyś często by mnie to powaliło, ja od razu bym wzięła to do siebie, a teraz bez względu na to, czy to jest komplement, czy to jest właśnie dewaluacja, nie ma to wpływu na mnie, bo ja wróciłam do swojej wewnętrznej dziewczynki i pokazuję jej, że ja będę ją bronić, że to ona jest dla mnie ważna, nie czyjaś opinia, bo ja wiem, kim ona jest, kim ja byłam i kim ja jestem. I to właśnie dzieje się podczas pracy ze sobą.
Kochani, bądźcie uważni na ten schemat. Pięknego dnia.